ta impreza w ogóle pokazuje historię tego zabytku historycznego bastionowego fortu, który ma genezę, historię od XVI wieku aż do XIX wieku. Tego roku jest trzecia edycja i chcemy tą edycją w ogóle pokazać, czemu w ogóle to ukrytyfikowanie jabłonkowskie wszędzie powstało, z jakich powodów, nie? I na ten sposób organizujemy tę imprezę. Jak to w ogóle wszystko tu zaczęło, powstało? Czemu to w ogóle jest zbudowane? Wtedy było niebezpieczeństwo Osmanskiej Rzeszy przez Węgry i południową Słowację i było jakby zagrożenie, żeby nie było do Śląska w ramach czeskiego królestwa. I dlatego padło taki rozkaz, żeby się ufortyfikowała ta przelęć, żeby broniła tej granicy w ogóle, bo to była granica w ogóle Śląska z Węgrami. Tutaj rekonstruktorzy to są z tego okresu, z tej epoki? Tu są rekonstruktorzy, którzy by mieli prezentować ten okres po bitwie u Mohacza aż po 30-letnią wojnę. Tak, jest to taki wybór. Także mamy tu rekonstruktorów, którzy pokazują dwa gatunki wtedy typowej piechoty, pikenierów, muszketerów i rondasierów. A w ogóle tu mamy węgierskich hajduków, węgierską piechotę. A każda ta jednostka się tutaj dla widzących prezentuje. Jest to międzynarodowe spotkanie, bo są tu chłopaki w ogóle z Polski, z Gdańska, z Lublina, z Krakowa, z Bielsko-Białej, ze Zamościa, potem z Czech, z Pragi, ze Słowacji, z Koszyc. Także jest to takie, tu na tym trojstyku w ogóle i taki trojstyk międzynarodowy tych grup rekonstrukcyjnych. Co jeszcze dzisiaj w planie tutaj? Teraz po południu chcemy jeszcze w ogóle przypomnieć, bo 16 wiek też są i wojny religijne i pojawia się nowa wiara luteranska i ten trochę konflikt z katolikami, to zaprezentować w ogóle wydarzenie w ogóle na ten temat i pod kątem, że cieszyńskie księstwo miało księża, który był protestantem i miał ogłoszenie. Na ten temat będzie tu taka krótka prezentacja i po południu będzie następny temat pokazów tych jednostek hajduków, muszketerów, pikinierów. Pokaz mody, bardzo ważna sprawa, węgierskie mody i zachodniej, żeby była różnica. No a jak tu mamy tu załogę, tak mamy w ogóle, na końcu będzie wypłata żoldu. Więc tam można to zjeść, wypić, posiedzieć, porozmawiać. Teraz jest w ogóle kolega historyk Martin Król robi zwiedzanie fortu, historii jego. I za rok pewnie znowu będzie. Będziemy chętni, na razie jak już trzeci raz, tak nie chcemy tego przerwać. A fajne, albo jest fajne, że w ogóle i rekonstruktorzy są chętni przyjeżdżać do nas tu do gór. Bo jak przyjadą z Gdańska, z daleka, przy tym morzu, tak dla nich to jest trochę coś innego i interesującego. Dziękuję bardzo. Proszę.